każdemu chętnemu. Proszę Państwa, jakich reform Polska potrzebuje? Temat jest bardzo aktualny, zwłaszcza, że zarówno pan prezydent Andrzej Duda podczas kampanii prezydenckiej zapowiadał różne reformy, podobnie zapowiadał konieczność przeprowadzenia zmian w państwie i to nawet głębokich, obejmujących zmiany konstytucji, pan poseł Kornel Morawiecki w swoim przemówieniu na inaugurację nowego Sejmu. Ponieważ wszyscy mówią o konieczności reform, no to pewnie jakieś reformy będą przeprowadzone. Na razie nikt nie mówi, w jakim kierunku te reformy powinny pójść, więc mamy trochę czasu, żeby się zastanowić, czego właściwie powinniśmy oczekiwać, jakich reform powinniśmy oczekiwać, takich, które będą dobre dla państwa i dla obywateli, nie dla jakiejś partii czy dla jakiegoś polityka osobiście, tylko będą dobre dla państwa i dla obywateli, bo to kryterium powinno być podstawowe. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do omawiania reform, jakich Polska potrzebuje, to chciałbym zwrócić uwagę Państwa na to, że oprócz tego świata, na którym my żyjemy, jest również tamten świat. Tamten świat ma zdecydowanie lepszą reputację od tego świata. Jest to o tyle ciekawe i intrygujące, że o tamtym świecie bardzo niewiele wiemy. Tyle co nic, prawdę mówiąc, a jednak tamten świat ma zdecydowanie lepszą reputację od tego świata. Powiedziałem, że o tamtym świecie niewiele wiemy, prawdę mówiąc, tyle co nic, ale jedno wiemy na pewno, że na tamtym świecie nigdy nie było, nie ma i nie będzie żadnych reform. Podczas kiedy ten świat jest nieustannie wstrząsany jakimiś reformami i kto wie, czy to nie w tym tkwi przyczyna różnicy między reputacją tamtego świata i tego. Więc z tego wynika, że z reformami trzeba bardzo ostrożnie postępować, bo bardzo łatwo jest państwo zepsuć. Musimy pamiętać o takim spostrzeżeniu, nawet w Ewangelii jest ono zapisane, co prawda pod innym tam postaci przypowieści, ale to spostrzeżenie jest sformułowane w takim porzekadle przysłowiu, że lepsze jest wrogiem dobrego. Więc czasami lepiej jest wstrzymać się z reformami niż jakieś reformy tylko dlatego, żeby było inaczej, niż jakieś reformy forsować, bo nie zawsze inaczej oznacza lepiej. Proszę Państwa, takim podstawowym dokumentem, według którego funkcjonują współczesne państwa, a przynajmniej większość współczesnych państw, jest konstytucja. I warto przypomnieć, kiedy konstytucje pisane powstawały w rozwoju dziejowym, bo z tego momentu, kiedy konstytucje pisane powstawały, pojawiały się w rozwoju dziejowym, można wydedukować przynajmniej jeden ważny cel, któremu konstytucja powinna służyć. Otóż konstytucje pisane pojawiały się w momentach, kiedy słabła władza króla. Nie do tego stopnia słabła, że w ogóle królestwo, monarchia przestawała istnieć, ale król już nie miał takiej siły jak poprzednio. W związku z tym poddani zaczynali stawiać mu warunki. Nie chcieli go opalać, tylko mówili mu: królu, już teraz tak nie będzie, jak było do tej pory, że ty co chciałeś, to robiłeś, że samowolki się dopuszczałeś. Żadnej samowolki teraz odtąd nie będzie. Umówimy się, na jakich warunkach ty będziesz rządził, no i my, jak będziesz przestrzegał tych warunków, to my będziemy się ciebie słuchali, a jak nie, no to nie. I to jest właśnie ta umowa, to jest właśnie konstytucja, taka umowa z królem. I z analizy tego momentu, kiedy konstytucje pisane się w rozwoju dziejowym pojawiały, możemy wydedukować jeden ważny cel konstytucji. Bo po co poddanym królewskim była taka umowa potrzebna? No po to, żeby ich uchronić przed samowolą króla. No, widocznie im to tak doskwierało w przeszłości, że postanowili tym razem jakieś gwarancje
uzyskać. I celem, jednym z celów konstytucji jest dostarczenie obywatelom gwarancji ochrony przed samowolą władzy. Bo władza zawsze ma skłonność do tego, żeby rozszerzyć sobie swoje uprawnienia, a jeżeli władza rozszerza swoje uprawnienia, no to się to dokonuje kosztem wolności obywateli. Im większe uprawnienia ma władza, tym mniej wolności mają obywatele. Im większe możliwości ma władza, tym mniejszy majątek mają obywatele, bo władza żywi się bogactwem wypracowanym przez obywateli. I dobra konstytucja takie gwarancje zawiera. Na jakiej zasadzie? Proszę Państwa, mnóstwo myślicieli się nad tym zastanawiało i jeden francuski myśliciel wpadł na to, jak można tych gwarancji ochrony przed samowolą władzy dostarczyć. To był Montesquieu. To był człowiek pozbawiony złudzeń. Nie miał złudzeń, że perswazją do niczego się władzy nie nakłoni, że tu trzeba stworzyć pewne fakty dokonane. I wychodząc z założenia, że władza to jest państwo, to jest monopol na przemoc, bo jest władza publiczna, to jest rodzaj gangstera, doszedł do wniosku, że nie ma innej rady, jak na tego gangstera napuścić drugiego gangstera, a jeszcze lepiej na tych dwóch napuścić trzeciego. I w ten oto sposób doszedł do tak zwanej, znaczy do koncepcji tak zwanego trójpodziału władzy. Dlaczego trójpodziału? Ano, Montesquieu doszedł do wniosku, że jeżeli na jednego gangstera się napuści drugiego, a jeszcze na tych dwóch trzeciego, to oni się nawzajem będą trzymali za klapy, żeby jeden za bardzo nie urósł, prawda? Bo we własnym interesie każdy będzie to robił. A jak będą się trzymali za klapy, no to będą mieli ręce zajęte i nie będą mogli nas dusić. I to jest gwarancja ochrony przed samowolą władzy. Ten trójpodział władzy według Montesquieusza na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, które bez przerwy ze sobą walczą o to, która większy kawał państwa zagarnie pod swoją gestię. No dzięki temu my mamy jakąś chwilę wytchnienia. Nas nie duszą wtedy, jak między sobą walczą. Oprócz tego jeszcze są inne gwarancje ochrony, które czasami bywają nawet dotrzymywane, czasami nie. No ale to zależy od praktyki politycznej, a nie od konstytucji. Proszę Państwa, to jest jeden cel, ważny cel konstytucji, żeby dostarczyć obywatelom gwarancji ochrony przed samowolą władzy. Ale konstytucja również opisuje sposób funkcjonowania państwa, opisuje relacje między poszczególnymi władzami, bo jak już ich jest dużo, zgodnie z koncepcją trójpodziału władz według Montesquieusza, no to trzeba te stosunki między tymi władzami odpowiednio uregulować. Jak odpowiednio? Ano tak, żeby uniknąć paraliżu decyzyjnego. Paraliż decyzyjny powstaje w dwóch przypadkach. Albo w przypadku, kiedy nikomu nie wolno podjąć jakiejś decyzji. Przykładem takiego paraliżu decyzyjnego, zapisanego zresztą w Konstytucji, była Konstytucja Federacyjnej Republiki Jugosławii. Tego państwa już dzisiaj nie ma, ono się rozpadło na różne republiki, ale kiedy istniało, to miało konstytucję pisaną i w tej Konstytucji Federacyjnej Republiki Jugosławii był zapis, że nikomu nie wolno podjąć decyzji o kapitulacji państwa. Nikomu. Żadnej władzy. W związku z tym Jugosławia w razie czego musiałaby walczyć do upadłego, aż do całkowitego zniszczenia państwa, nawet w sytuacji, kiedy walka już by była bezcelowa. To nikomu nie. I to jest przykład paraliżu decyzyjnego. Ale jest również inna możliwość, że paraliż decyzyjny pojawia się nie wskutek tego, że nikomu nie wolno podjąć decyzji, ale że tę samą decyzję w tej samej sprawie może podjąć kilka władz, kilka organów władzy publicznej. No i podejmują, a jakże tylko, że te decyzje są różne i nie wiadomo, która jest ta właściwa, którą należy wykonywać. No i mamy wtedy paraliż decyzyjny, który jest opisany w takim porzekadle, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Prawda? I tym dwóm celom powinna konstytucja służyć. I w zależności od tego, jak jest dobra, no to realizuje te cele, a jak jest niedobra, no to wprowadza jeszcze większy bałagan niż był. Proszę Państwa, pierwszym takim
jednym z najważniejszych postanowień Konstytucji jest określenie politycznego ustroju państwa. Mamy dwie możliwości. Albo to będzie ustrój monarchiczny, albo republikański. Te ustroje różnią się między sobą tym, kto jest suwerenem. Suweren to jest ktoś taki, kto samodzielnie określa granice własnych kompetencji. Sam decyduje o tym, co mu wolno, czego mu nie wolno. I to się nazywa, ta zdolność do takiego decydowania, nazywa się suwerennością. Francuski polityk Jerzy Clemenceau mówił, że suwerenność to jest kompetencja kompetencji. Ten suweren sam określa granice swoich uprawnień. No i w monarchii to jest monarcha. Samo słowo monarchia. Monarchia to znaczy jedynowładztwo. Już to samo słowo wskazuje, że mamy do czynienia z suwerenem w postaci monarchii. On sam określa granice swoich uprawnień. Część może scedować tam na jakichś doradców przybocznych i tak dalej, ale w każdej chwili może im te uprawnienia władcze odjąć i znowu sobie przypisać. I nie ma tutaj problemu, od razu wiadomo, w monarchii suwerenem jest monarcha. W ustroju republikańskim monarchy nie ma. W ustroju republikańskim przyjmuje się, że suwerenem jest naród. Suwerenem jest naród. No ale dobrze, bardzo ładnie, tylko kto ma prawo przemawiać w imieniu narodu? Przecież naród mówi rozmaitymi głosami. To nie jest tak, że cały naród mówi jednym głosem. Bardzo rzadko się to zdarza, tak naprawdę mówiąc nigdy, bo zawsze tam jest taki, kto ma inne zdanie, prawda? Więc od razu się pojawia pytanie, kto ma prawo przemawiać w imieniu narodu? Która wypowiedź jest wypowiedzią suwerena? Od razu się pojawia kwestia wyłonienia przedstawicielstwa narodowego. Takiego problemu nie ma w monarchii, bo tam suweren jest od razu znany. A w republice, w ustroju republikańskim od razu się pojawia problem, jak, w jaki sposób wyłonić przedstawicielstwo narodowe, to znaczy jakąś grupę czy osobę, o której można powiedzieć, że o ten to przemawia, czy ta grupa to przemawia w imieniu narodu i tutaj musimy to przyjąć do wiadomości. Proszę Państwa, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że obowiązują rozmaite gusła. Na przykład, że najlepszą metodą funkcjonowania w ustroju republikańskim jest demokracja. Niektórzy mówią nawet, że nie ma lepszego modelu jak demokracja. To nieprawda. To nieprawda. Żeby Państwa o tym przekonać, to podam przykład, bo to co tam nie mówi, nie można być dosłownym. Podam przykład państwa europejskiego, które jest bardzo szanowane przez wszystkich i które jest programowo niedemokratyczne. Tam element demokratyczny występuje, czyli głosowanie, wybory występują tylko w jednym przypadku, a reszta nie. To jest Stolica Apostolska. W Stolicy Apostolskiej głosowanie występuje tylko w jednym przypadku, bo jeszcze zanim przejdziemy do tego, to jeszcze o samej demokracji. Demokrację można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, jako metodę rozstrzygania sporów, polegającą na tym, że z góry przyznajemy rację większości. Od razu widać, że to zachodnia metoda jest, bo czasami jeden człowiek ma rację przeciwko wszystkim. To bardzo często się to zdarzało. Na przykład wszyscy uważali, że Ziemia jest płaska, a jeden tylko mówił, że tak nie jest. No i to on miał rację przeciwko wszystkim. Metoda demokratyczna w nauce zwłaszcza to jest bardzo zawodna. Niestety teraz coraz częściej jest stosowana i na przykład Światowa Organizacja Zdrowia przez głosowanie ustala, czy z sodomia to jest zboczenie, czy nie, prawda? No i potem mamy takie kłopoty z sodomitami, którzy myślą, że to wszystko naprawdę. Głupieją od tego, no bo co z nimi robić. Proszę Państwa, więc to jest jeden sposób rozumienia demokracji, że to jest metoda rozstrzygania sporów polegająca na tym, że z góry przyznajemy rację większości. Drugi sposób rozumienia demokracji, drugie znaczenie demokracji, to jest metoda rekrutowania aparatu władzy w ustroju republikańskim poprzez głosowanie. Poprzez głosowanie. Jest to jakaś metoda,
ale powiadam, nie jedyna, bo zwracając do przykładu Stolicy Apostolskiej, tam głosowanie się odbywa tylko w jednym przypadku, mianowicie kiedy kolegium kardynalskie wybiera papieża, kiedy jest konklaw. Ale poza tym przypadkiem aparat władzy w Stolicy Apostolskiej rekrutowany jest nie na zasadzie demokratycznej, tylko na zasadzie kooptacji. Papież osobiście mianuje każdego kardynała, to znaczy dokooptowuje go do kolegium kardynalskiego i oni już to kolegium kardynalskie nie będzie jego wybierało, bo on już jest wybrany, tylko jego następca. Papież osobiście mianuje każdego biskupa, to znaczy dokooptowuje go do grona Episkopatu Światowego. Biskup osobiście wyświęca każdego księdza. Tutaj też metoda kooptacji. No i co? I w ten sposób jest rekrutowany aparat władzy Kościoła katolickiego, który całkiem sprawnie, no teraz czasami tam się to komplikuje, ale jak do tej pory, to prawie 2000 lat całkiem sprawnie zarządzał w tej chwili ponad miliardem katolików na świecie, więc to wcale nie jest gorszy od wielu państw demokratycznych, które tam taką sprawnością nie potrafią się pochwalić. A jak komuś nie odpowiada Stolica Apostolska, bo to rzeczywiście jest państwo trochę nietypowe, no to mamy inny przykład. Unia Europejska nadużywa retoryki demokratycznej aż do przesady. Ale kiedy się przyjrzymy bliżej instytucjom, organom władzy Unii Europejskiej, to widzimy, że tam wcale demokracja tak nie szaleje. Jedynym organem Unii Europejskiej, który ma legitymację demokratyczną, to znaczy który jest rekrutowany na podstawie głosowania, to jest Parlament Europejski, który akurat nie ma żadnych uprawnień władczych. On tam jest tak, żeby było ładniej, żeby nikt nie powiedział, że jest deficyt demokracji w Unii Europejskiej. Ale tak naprawdę Parlament Europejski, bo oni mają, ci parlamentarzyści mogą wygłaszać gniewne oświadczenia przez całe 2 minuty, więc można powiedzieć, że nic nie mogą. No mogą groźnie kiwać palcem w bucie i tak dalej, no ale to takiej władzy z tego wielkiej nie ma. Natomiast organy, które mają rzeczywistą władzę, w żadnym głosowaniu w ogóle bo tam nikt nie słyszy. Organem władzy ustawodawczej Unii Europejskiej jest Rada Europejska, na której czele stoi pan Donald Tusk. On ma 2 ważne uprawnienia. Może zwoływać Radę Europejską i zamykać posiedzenia. To jest, dzięki temu ma uposażenie 7-krotnie większe od uposażenia premiera, prezesa Rady Ministrów w Polsce. No to można powiedzieć, że finansowo awansował bardzo. Daj Boże każdemu, no oczywiście każdy tak nie może, bo Unia Europejska by tego nie wytrzymała, no ale przynajmniej przyjemnie nam, że chociaż jednemu się udało. Prawda? Wszystkim się nie uda, ale jednemu się udało. Proszę Państwa, drugi organ władzy wykonawczej Unii Europejskiej to jest Komisja Europejska. Też żadnego głosowania nie ma. Jest metoda kooptacji zastosowana. Komisarze są dokooptowywani do Komisji Europejskiej. Podobnie organ władzy sądowniczej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Tam żadnego głosowania nie ma. Sędziowie są dokooptowywani. Widzimy, że chociaż Unia Europejska nadużywa retoryki demokratycznej, to u siebie za dużo demokracji nie wprowadza. Przeciwnie, metodę kooptacji forsuje. No ale nasza konstytucja z 1997 roku przewiduje, że przedstawicielstwo narodowe, mamy ustrój polityczny republikański, suwerenem jest naród polski, no i konstytucja przewiduje, że przedstawicielstwo narodowe wyłania się w rezultacie głosowania. I też mamy 2 możliwości. Obecna konstytucja stoi na stanowisku, że głosowanie w wyborach do Sejmu, czyli podstawowego organu władzy ustawodawczej, odbywa się według zasady proporcjonalności, według zasady proporcjonalnej. Na czym, jakie konsekwencje powoduje to, że według zasady proporcjonalnej się odbywa? Ano od razu wiadomo, że okręgi wyborcze muszą być wielomandatowe, bo jednego mandatu nie można proporcjonalnie podzielić między poszczególne komitety wyborcze.
związku z tym okręgi wyborcze muszą być wielomandatowe. I od razu się pojawia następna konsekwencja. Jak i znalezienia sposobu przeliczania głosów wyborczych na mandaty. To już zwrócił na to uwagę, na doniosłość tej kwestii, zwrócił uwagę wybitny klasyk demokracji Józef Stalin. Powiedział zbiżową sentencję, sformułował, że w demokracji ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. To widzimy, że znalezienie właściwego sposobu przeliczania głosów na mandaty jest bardzo ważne, nawet skoro nawet Stalin na to zwrócił uwagę. No i ordynacja wyborcza w Polsce przyjęła system wymyślony przez belgijskiego matematyka Donta. System Donta polega na tym, podam Państwu definicję, że liczbę głosów oddanych w okręgu na poszczególne komitety dzielimy przez następujące po sobie liczby całkowite, aż do tego momentu, gdy uzyskana w ten sposób suma ilorazów będzie się pokrywała z liczbą mandatów w okręgu. To jest trochę skomplikowane. Znaczy sam model nie jest taki skomplikowany jak ta definicja, którą przed chwilą powiedziałem. Otóż, ale nie musimy się w to wgłębiać. Wystarczy, żebyśmy wiedzieli, że system Donta preferuje partie silne kosztem partii słabych. To jest nawet zgodne z taką zasadą z Ewangelii świętego Mateusza. Święty Mateusz powiada, tym co mają to będzie dodane, a tym co nie mają to będzie odjęte nawet to co mają. To system Donta dokładnie według tej reguły działa. No i ordynacja wyborcza została wzbogacona jeszcze o jeden element, mianowicie o klauzulę zaporową. Klauzula zaporowa polega na tym, że uczestniczyć w rozdziale mandatów w okręgu może ten komitet, który w całym kraju uzyska co najmniej 5% głosów, a jak występuje w koalicji, to 8%. Jakie konsekwencje pociąga za sobą klauzula zaporowa? No takie, że komitet wyborczy musi wystawić kandydatów we wszystkich okręgach w całym kraju. Bo jeżeli tego nie zrobi, no to nie może liczyć na to, że uzyska 5% głosów w skali całego kraju. Jeżeli nie obsadzi, bo w tych okręgach, których by nie obsadził, to uzyska 0 głosów. Średnia mu wypadnie poniżej 5%. To oczywiście pociąga za sobą następną konsekwencję, że kampanię wyborczą też trzeba prowadzić w skali całego kraju, a nie na przykład jednego okręgu wyborczego, a to jest kosztowne. To jest kosztowne. Bez użycia mediów elektronicznych to jest po prostu niepodobieństwem prowadzenia kampanii. No a wykorzystanie mediów elektronicznych jest kosztowne. Od razu się pojawia kwestia finansowania tej zabawy. Jak to finansować? Kto to ma finansować? Jak się potem rozliczać? Prawda? Więc partie polityczne trochę szantażem wymusiły, że będą finansowane przez podatników. To jest, powiedzmy sobie szczerze, nie do końca moralne, bo wyobraźmy sobie, no był taki komitet wyborczy Twój Ruch, piłgorajskiego filozofa, prawda? On akurat teraz się nie dostał do Sejmu, ale kiedyś był. No i ja na przykład uważałem ten komitet wyborczy za wyjątkowo szkodliwy twór dla państwa. I myślę, że muszę finansować swoimi pieniędzmi coś takiego, no wzbudzała moje obrzydzenie. Więc zmuszanie ludzi do tego, żeby swoimi pieniędzmi wspierali coś, co uważają za szkodliwe dla państwa, no jest niemoralne. Jest niemoralne. Ale partie polityczne szantażem to wymusiły. Bo pamiętam, jak Ludwik Dorn mówił, że jeżeli nie będą partie polityczne finansowane z budżetu, to będą się korumpowały. Za taką groźbę powinien zostać natychmiast aresztowany. Natychmiast powinien zostać aresztowany za próbę szantażu. No, tymczasem okazało się, że nie tylko nie został aresztowany, ale ordynacja wyborcza i ustawa o finansowaniu partii politycznych dokładnie takie stanowisko przyjęła. Proszę Państwa, więc mamy do czynienia w tej chwili zasada proporcjonalności zmodyfikowana przez te dwa wynalazki, system Donta i klauzulę zaporową,
powoduje, że no, Sejm nie do końca jest reprezentatywny, zwłaszcza system Tomka, który, jak powtarzam, faworyzuje partie silne kosztem słabych, powoduje, że słabe partie się do Sejmu nie dostają. W rezultacie część opinii publicznej zostaje pozbawiona politycznej reprezentacji w Sejmie. No i niektórzy to pokornie znoszą, przyjmują to do wiadomości na takiej zasadzie, że w lecie jest ciepło, a w nocy jest zimno i nie ma, a w zimie jest zimno, że w dzień jest jasno, a w nocy jest ciemno, więc nie ma co przeciwko temu protestować, ale inni uważają, że to jest niesprawiedliwe. I coraz więcej osób, właściwie co najmniej połowa ludzi w Polsce, być może również w ten sposób motywowanych, w ogóle nie bierze udziału w procedurach demokratycznych. No mamy frekwencję wyborczą od dłuższego czasu utrzymującą się na poziomie oscylującą wokół 50%. To znaczy, że połowa obywateli uprawnionych do głosowania bojkotuje te procedury demokratyczne. Być może z tego powodu, że uważa, że czy będzie w tym brała udział, czy nie będzie w tym brała udziału, to i tak nic od nich nie zależy. Trzeba na to zwrócić uwagę, bo to jest właśnie, skoro już mamy się bawić w demokrację, no to jeżeli Sejm nie będzie reprezentatywny, to trochę jest to zabawa taka trochę dziwaczna, prawda, niekonsekwentna. Dlatego podczas ostatniej kampanii prezydenckiej zwłaszcza, no te postulaty były podnoszone już wcześniej, ale podczas ostatniej kampanii prezydenckiej zwłaszcza dzięki panu Pawłowi Kukizowi został bardzo nagłośniony postulat zmiany systemu wyłaniania przedstawicielstwa narodowego, żeby odstąpić od zasady proporcjonalności na rzecz systemu większościowego opartego na jednomandatowych okręgach wyborczych. Jak przysłuchiwałem się dyskusjom, które się wokół tej sprawy toczyły, to odnosiłem wrażenie, że bardzo wielu uczestników tej dyskusji przywiązuje do tej zmiany nadmierną wagę. Nadmierną wagę. Traktując tę zmianę systemu wyłaniania przedstawicielstwa narodowego jako panaceum prawie na wszystkie dolegliwości państwa i społeczeństwa. Otóż tak nie jest. Tutaj wspomniane było w tym słowie wstępnym, że w 1992 roku napisałem projekt ordynacji wyborczej. Rzeczywiście była w Sejmie i to ordynacji wyborczej opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze, więc wiem, co mówię. Była w Sejmie utworzona nadzwyczajna komisja do opracowania ordynacji wyborczej. No i ja wstyd się przyznać, w 1992 roku myślałem, że te wszystkie hasła o dekomunizacji to naprawdę są. No i kiedy koledzy posłowie poprosili mnie, żebym napisał projekt ordynacji, pomyślałem sobie, że no to świetna okazja, wobec tego zrobię taką ordynację, która będzie miała charakter dekomunizujący bez użycia tego słowa. Bez użycia tego słowa, bo zgodnie z tym, co zauważył Antoni de Saint-Exupéry w takiej książce Mały Książę. Państwo znacie. To niby dla dzieci, ale to nie jest tylko dla dzieci. Dorośli powinni czytać, jak już są dorosłymi ludźmi. Tam Antoni de Saint-Exupéry powiada, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Warto pamiętać, zwłaszcza jak się czyta ustawy, a szczególnie ordynacje wyborcze. Otóż, żeby uzyskać efekt dekomunizujący, posłużyłem się mechanizmem zawartym we francuskiej ordynacji wyborczej, która też jest ufundowana na jednomandatowych okręgach, ale niezapisanym nigdzie celem tej ordynacji było blokowanie dostępu do francuskiego parlamentu tamtejszemu Frontowi Narodowemu. Przez całe dziesięciolecia się to udawało. Raz tylko jednemu kandydatowi Frontu Narodowego, dokładnie w 1997 roku, udało się przedrzeć przez wszystkie te zapory, wygrać wybory w okręgu. Przypadkowo znałem go osobiście.
On się nazywał Jan Maria Le Chevalier i kandydował w Prowansji w okręgu Var, w departamencie Var w Prowansji. Przedarł się przez te wszystkie zapory, wygrał. Wiecie państwo, co się stało? Sąd Najwyższy unieważnił wybory. Widać, że z demokracją nie ma żartów. Jak ma nie wygrać, to nie wygra, żeby tam nie wiem co. Więc ja, mając na uwadze, że ten mechanizm wpisany do francuskiej ordynacji skutecznie przez całe dziesięciolecia blokował Frontowi Narodowemu dostęp do francuskiego parlamentu, pomyślałem sobie, że jak się u nas go zastosuje, to on może mieć efekt dekomunizujący, że będzie w podobny sposób blokował dostęp do parlamentu Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. W związku z tym SLD się do Sejmu nie dostanie, będzie dekomunizacja bez użycia tego słowa. Na czym polega ten mechanizm? Otóż francuska ordynacja oparta jest na jednomandatowych okręgach wyborczych, ale żeby z marszu uzyskać mandat w okręgu takim jednomandatowym, trzeba uzyskać co najmniej bezwzględną większość głosów w okręgu, czyli co najmniej 50% plus 1. Jeżeli jest wielu kandydatów, a tak jest, że zawsze wielu ambicjonerów tam politycznych startuje, no to uzyskanie bezwzględnej większości w okręgu jest bardzo mało prawdopodobne. Praktycznie biorąc, nigdy się nie zdarza. W związku z tym jest druga tura wyborów i w okresie między pierwszą a drugą turą ci kandydaci, którzy uzyskali słabszy wynik, wzywają swoich zwolenników do poparcia któregoś z silniejszych kandydatów. Z punktu widzenia wyborców to jest nawet korzystne, dlatego że zanim jeszcze nastąpi ostateczne głosowanie, to ci wyborcy trochę lepiej wiedzą, na jakie przyszłe koalicje głosują. No bo te koalicje muszą się pojawić wcześniej. No to trochę lepsze rozeznanie mają. U nas to właśnie nie wiemy, na co się głosuje. No bo tak, no teraz mamy taki pierwszy przypadek, że jedna właśnie też koalicja. Prawo i Sprawiedliwość też wystąpiło w nieformalnej koalicji trzech ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Polska Razem pobożnego posła Gowina, prawda? Więc trzy, zresztą zostali koalicjanci wynagrodzeni stanowiskami w rządzie. Solidarna Polska dostała dwa stanowiska w rządowe, Ministerstwo Sprawiedliwości dla pana Ziobry i szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została pani Kempa. A Polska Razem Jarosława Gowina też dostała dwa stanowiska ministerialne, jedno dla pobożnego posła Gowina, Ministerstwo Nauki, i drugie dla bezpartyjnego posła Konstantego Radziwiłła, ale popieranego przez Solidarną Polskę, Ministerstwo Zdrowia. Także widać było, że pan prezes Jarosław Kaczyński też był zakładnikiem swoich partnerów koalicyjnych. Niechby spróbował ich nie wynagrodzić. Oni wprowadzili na plecach PiS-u, to prawda, ale jednak 15 posłów do Sejmu. No i wyobraźmy sobie, że tych 15 posłów by powiedziało, to nie, to my nie będziemy, będziemy niezależnymi klubem i tak dalej. Jaki byłby rezultat? Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby większości. Miałoby deficyt 10 posłów do połowy, prawda? Jeszcze 10 by brakowało im do połowy. A tak to ma 235, zaledwie 5 szabel nadwyżki. To jest za mała gwarancja stabilności rządu. No bo jeden poseł zachoruje. Pamiętamy sytuację dramatyczną, kiedy było wotum nieufności dla rządu pani Hanny Suchockiej, no to upadł ten rząd jednym głosem pana posła Dyki, który akurat dostał rozwolnienia. Niech taki poseł jeden z drugim dostanie rozwolnienia i rząd może upaść od tego. Więc 5 posłów to jest za mała nadwyżka i tym właśnie tłumaczę sobie obecność pana Morawieckiego w rządzie, który jest tam ministrem rozwoju, no to będzie rozwijał oczywiście jak najbardziej, ale przypuszczam, że drugim jego ważnym zadaniem, a może nawet pierwszym jego ważnym zadaniem jest to, żeby razem z ojcem, który jest w klubie Pawła Kukiza, zbudował złoty most, po którym przynajmniej 20 posłów z tamtego klubu przejdzie do klubu Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy ta nadwyżka będzie trochę i gwarancja stabilności rządu będzie większa.
widzimy, że tutaj różne uwarunkowania polityczne są. Więc wracam do głównego wątku, bo to tak, żebyśmy się nie pogubili w dygresjach. Otóż bardzo rzadko się zdarza taki wynik, że jedna partia tam samodzielnie rządzi. Kampania wyborcza na czym polega? Na tym, że każdy komitet wyborczy startujący do wyborów przekonuje nas, że on to są tam sami ludzie mądrzy, uczciwi, prawi i tak dalej, dzielni. A ci wszyscy inni to są łajdacy, złodzieje, szubrawcy, tchórze i tak dalej. I kiedy już nas przekonają, że tak jest, no to odbywa się głosowanie. Ale potem okazuje się, że ci mądrzy, odważni, sprawiedliwi, dzielni muszą wejść w koalicję ze złodziejami, łajdakami, tchórzami i tak dalej. No i w rezultacie realizowany jest program, którego nikt przedtem nie znał. I nic dziwnego, że wszyscy mają poczucie, że zostali wykiwani. No to rzeczywiście. Więc z tego punktu widzenia francuska rotacja jest trochę korzystniejsza, bo wyborcy mają lepsze trochę rozeznanie, na co właściwie głosują. Ale w wyniku francuskiej rotacji ten mechanizm działał, że w każdych wyborach stworzyła się taka koalicja między pierwszą a drugą turą. Wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu. I Front Narodowy, mając kilkanaście procent głosów, nie sondaża, tylko w wyborach, nie wprowadzał do Sejmu, ani do Zgromadzenia Narodowego Francuskiego, ani jednego deputowanego. I to przez całe dziesięciolecia tak było. No więc ja sobie pomyślałem, że skoro tak, to ten mechanizm u nas zadziała dekomunizująco. No i sporządziłem taki projekt ordynacji wyborczej. Poseł Pruchnow-Blesk, już dzisiaj nieżyjący, referował to na tej komisji. Ja byłem obecny jako sędzia Trybunału Stanu, nie zabrałem głosu, no ale widziałem, co się dzieje. Otóż przewagę miażdżącą w tej komisji mieli posłowie Solidarnościowi, bo to wtedy taki podział był, bo komuchy miały tylko dwóch reprezentantów, posła Millera i posła Cimoszewicza. I oni się natychmiast... Odrzucili ten projekt. Dlaczego? Dlatego, że nie byli pewni, czy sami by zostali wybrani. Bo takiej gwarancji żadna ordynacja by im nie była w stanie udzielić. No i tak zostało. Wtedy właśnie zostały ustalone te zasady, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Proszę Państwa, wspominam o losach tego projektu, żeby Państwu pokazać, że również przy jednomandatowych okręgach wyborczych też można różne sztuki robić. To nie jest tak, że jednomandatowe okręgi to nie. Prostszy model jest, prostszy od francuskiego, jest model angielski. Tam też są jednomandatowe okręgi wyborcze, ale żadnych tam nie ma takiego tam pierwsza, druga tura, nie, tego nie ma. Wygrywa wybory ten, kto dostaje więcej głosów niż inni. I tyle, to tam nie trzeba żadnych kombinacji robić. Ale popatrzmy, jaki jest rezultat systemu jednomandatowych okręgów wyborczych w Anglii. W parlamencie brytyjskim dominują dwie duże partie, a te mniejsze w ogóle się nie dostają do parlamentu brytyjskiego, są poza parlamentem. Więc jeżeli się zastanawiamy nad sposobem wyłaniania przedstawicielstwa narodowego, to musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czego właściwie chcemy. Czy chcemy, żeby Sejm był maksymalnie reprezentatywny, to znaczy, żeby żaden odłam polityczny nie został pozbawiony reprezentacji parlamentarnej, niechby nawet symbolicznej, ale jednak, żeby była. To jest jedna możliwość. Czy też bardziej zależy nam, żeby Sejm łatwo tworzył stabilną podstawę polityczną dla rządu. Bo konstytucja nasza przesądza, że system polityczny państwa to jest system parlamentarno-gabinetowy, którym zadaniem Sejmu jest nie tylko ustanawianie praw, uchwalanie ustaw, ale drugim ważnym zadaniem Sejmu jest stworzenie stabilnej podstawy politycznej dla rządu.
jeżeli Sejm byłby maksymalnie reprezentatywny, to znaczy uwzględniałby wszystkie kierunki polityczne, no to byłby rozdrobniony. Byłby rozdrobniony, byłoby tam kilkanaście różnych klubów i kół poselskich. I w takich warunkach stworzenie stabilnej podstawy politycznej dla rządu może być bardzo trudne. Może być bardzo trudne, chyba że podstawową metodą, podstawową techniką rządzenia będzie korupcja. Panie pośle, nie poparł pan rządu. No poparł, ale co z tego, że ja? A co by pan chciał mieć? No i tak można rządzić, bo to lekarstwo może być gorsze od choroby. Może być gorsze od choroby. Więc stoimy w obliczu pewnej konieczności wyboru. Albo myć ręce, albo myć nogi. Bo albo chcemy mieć Sejm maksymalnie reprezentatywny, ale to wtedy musimy zrezygnować ze stabilności rządu. I mamy, ryzykujemy, że co pół roku albo i częściej będzie przesilenie rządowe do zmiany gabinetów, albo co rok wybory i tak dalej. No państwo w ten sposób funkcjonujące to jest państwo słabe. To jest państwo słabe i stanowi łatwy łup. Więc jest się nad czym zastanawiać. Albo z kolei zrezygnować z reprezentatywności Sejmu na rzecz stanu. No dobrze, ale to w takim razie po co się bawić w demokrację? Po co się bawić w demokrację? To jest bardzo niewygodna alternatywa, czy myć ręce, czy myć nogi. W związku z tym, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Ano jest. Możemy mieć i Sejm reprezentatywny maksymalnie, ale możemy wyeliminować ryzyko niestabilności państwa poprzez odejście od systemu parlamentarno-gabinetowego na rzecz systemu prezydenckiego. Prezydent i tak jest u nas wybierany w głosowaniu powszechnym. Proszę zwrócić uwagę, że ma bardzo silny mandat demokratyczny, znacznie silniejszy niż którykolwiek prezes Rady Ministrów, bo żeby zostać prezydentem, to połowa wyborców musi mnie poprzeć, prawda? Uczestniczących w wyborach. Żaden prezes Rady Ministrów, żaden premier nie ma tak silnego mandatu demokratycznego. No ale konstytucja dziwnym jakimś dziwolągiem przesądza, że to właśnie prezes Rady Ministrów ma większy zakres władzy niż prezydent. To jest ciekawy fenomen. Trzeba by przepytać, to jeszcze pan Aleksander Kwaśniewski, ale Aleksander Kwaśniewski jeszcze bywa przytomny, w związku z tym można go przepytać, dlaczego tak zrobili. Bo najwyraźniej musieli, twórcy Konstytucji z 1997 roku, najwyraźniej musieli uważać z jakichś tajemniczych powodów prezydenta za wariata wyjątkowo niebezpiecznego. Wyjątkowo niebezpiecznego, bo zwykłemu wariatowi to się zakłada jeden kaftan bezpieczeństwa i wszyscy uważają, że to wystarczy. A autorzy Konstytucji z 1997 roku pozakładali prezydentowi co najmniej dwa kaftany bezpieczeństwa. Musieli go uważać za wariata. No być może Aleksander Kwaśniewski tak po sobie sądzi, być może. Ale podam przykład. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych nominalnie. Ale żeby cokolwiek zrobić w siłach zbrojnych, to musi działać, nic nie może zrobić z własnej inicjatywy. Musi, każde jego działanie musi następować na wniosek ministra obrony albo na wniosek prezesa Rady Ministrów. Czyli ma dwa kaftany bezpieczeństwa. Ma prezydent dwa uprawnienia samodzielne, bo te są niesamodzielne. No, nie traktuję uprawnienia jako ważne, że prezydent może występować z orędziami do narodu. Z orędziami do narodu to i każdy z nas może występować. Jak ktoś będzie chciał nas słuchać, możemy wygłosić orędzie, czemu nie, prawda? Więc tu akurat prezydent nie jest w jakiejś uprzywilejowanej sytuacji. No, może w takiej, że przez telewizję go puszczą, a nas to by nie chcieli tam nawet puścić. Ale to tylko tyle. A to jest sfera faktu, a nie sfera prawa. Natomiast prezydent ma dwa ważne uprawnienia samodzielne. Prawo inicjatywy ustawodawczej i prawo weta. Ale skuteczność tych uprawnień zależy od tego, czy prezydent jest zaprzyjaźniony z jakimś klubem parlamentarnym, który jest dostatecznie silny, żeby te inicjatywy ustawodawcze prezydenta
przeforsował na forum parlamentarnym, albo żeby uwzględnił weta prezydenta. Jeżeli takiego zaprzyjaźnionego klubu parlamentarnego nie ma, no to te uprawnienia nie są skuteczne. I dlatego prezydent jest zakładnikiem. Czyim? Tego, kto dochodzi klubem parlamentarnym. Prezydent nie jest samodzielny. Otóż gdyby zlikwidować system parlamentarno-gabinetowy i zastąpić go systemem prezydenckim, powiadam, rewolucji by nie było, bo i tak jest wybrany w głosowaniu powszechnym, to uniknęlibyśmy tej alternatywy, czy myć ręce, czy myć nogi. Bo Sejm mógłby być reprezentatywny i to maksymalnie, a jednocześnie kraj miałby stabilną władzę wykonawczą na 5 lat, bo system prezydencki polega na tym, że władza wykonawcza spoczywa w osobie prezydenta. I tyle. Więc kraj miałby stabilną władzę wykonawczą, niezależną od tych wszystkich pornografii tam sejmowych. Tam niech by się kotłowali, tam by się pozagryzali, pozabijali. Władza wykonawcza jest jak gdyby z boku i niezależnie od tego funkcjonuje na bardzo silnym mandacie demokratycznym. I proszę Państwa, wtedy się może pojawić inna pokusa. Prezydent, zwłaszcza mający rozdrobniony, słaby Sejm, niestabilny, może próbować władzy dyktatorskiej, a może próbować bonapartyzmu. No, lekceważenie przedstawicielstwa narodowego to jest lekceważenie suwerena. Też niedobrze. Też niedobrze. Czy jest jakieś remedium skuteczne na te ciągoty bonapartystowskie w takim przypadku? Jest. Jest. Trzeba tylko ściśle rozgraniczyć kompetencje władzy wykonawczej i tego, kto ma klucz do kasy państwowej. Bardzo dobrym przykładem skuteczności takiego rozgraniczenia jest pierwsza kadencja prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma ogromną władzę, chyba największą na świecie. Ale pod jednym warunkiem, że Kongres mu da pieniądze. Bo jak mu nie da, to ma tyle samo władzy, co i my. No i prezydent Clinton, który jak został prezydentem, zorientował się, jak prężną władzę ma, właśnie wpadł na pomysł, że może tu wojować z Kongresem. No i wojował aż 3 dni. Aż 3 dni wojował, bo 3. dnia się okazało, że nie ma pieniędzy na zapłacenie rachunku za prąd w Białym Domu. I trzeba było zakończyć wojnę i się z Kongresem dogadać. I to pokazuje, jak skuteczne jest to remedium. Na wszelkie takie ciągoty, że tak powiem, bonapartystowskie. I więc jak rozważamy kwestię przedstawicielstwa narodowego, to dobrze jest odpowiedzieć sobie na to pytanie, na czym nam zależy. I co chcemy właściwie, żeby, jakiego państwa chcemy, jakie państwo chcemy mieć. Jak funkcjonujące, czy państwo, które ma deficyt demokracji przedstawicielskiej, czy też takiego deficytu nie ma. I jeśli chcemy mieć Sejm maksymalnie reprezentatywny, no to temu by służyła uoparcie ordynacji wyborczej na zasadzie proporcjonalności, ale bez żadnych wynalazków w rodzaju systemu Donta, klauzuli zaporowej i tak dalej. I system prezydencki uwalnia nas od ryzyka spowodowania destabilizacji państwa. No to dobrze chyba, prawda? Mamy i możemy i myć ręce, i myć nogi. No to dobrze, to lepiej niż jak możemy albo to, albo to. Proszę Państwa, to jest jedna kwestia z zagadnień polityczno-ustrojowych. Drugą kwestię z dziedziny polityczno-ustrojowej, którą chciałbym Państwu przedstawić pod rozwagę, to jest zmiana systemu finansów publicznych, systemu finansowego państwa. Od razu mówię, nie będziemy tu mówili o podatkach, bo to jest temat na osobne seminarium i to, że tak powiem, no takie już wyspecjalizowane. Ale o samym systemie finansowym państwa. Czy tutaj nie można by było dokonać zmiany
pożytecznej dla państwa, gospodarki i obywateli. O co chodzi? W tej chwili jest tak, że głównym poborcą podatkowym jest rząd. Mówię, abstrahujemy od podatków, ich wysokości, rodzajów i tak dalej, bo to nie. Głównym poborcą podatkowym jest rząd. Rząd w ramach finansowania zadań zleconych przekazuje subwencje dla samorządów terytorialnych. Cykaj. Ale w zestawieniu z kosztami zadań zleconych te subwencje są niewystarczające. Co tu dużo gadać? Najlepszym tego dowodem, że są niewystarczające, to jest to, że samorządy terytorialne są uzadłużane. Jest sporo całkiem samorządów terytorialnych w Polsce, które na dobry porządek powinny być zlicytowane. Tylko nikt nie wie, co zrobić następnego dnia. No i na razie tak zostaje, jak jest, bo po prostu nikt nie jest, co zrobić dalej. Ale powinny być zlicytowane. Przekroczyły już dawno wszystkie granice bezpieczeństwa. Daleko nie szukają. I proszę państwa, w związku z tym pod rozwagę poddaję taki oto pomysł, żeby to odwrócić o 180 stopni. Żeby głównym poborcą podatkowym nie był rząd, tylko gmina. A przy okazji zlikwidować dwa pośrednie szczeble samorządów terytorialnych, to znaczy samorządy powiatowe i wojewódzkie. Bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, to one, ich istnienie ma tylko przyczyny socjalne. Żeby tam parę posad załatwić dla różnych tam znajomych i przyjaciół królika, bo tak naprawdę to one są całkowicie zbędne. Nie tylko zbędne, ale nawet, powiedzmy sobie szczerze, nie spełniają kryteriów samorządów z definicji samorządu terytorialnego, bo definicja ustawowa samorządu terytorialnego jest taka, że samorząd to jest wspólnota mieszkańców. O takiej wspólnocie rzeczywiście istniejącej można mówić w przypadku gminy wiejskiej lub miasta, bo to jest rzeczywiście wspólnota, ale już nie w przypadku powiatu, a już na pewno nie w przypadku województwa, zwłaszcza dużego. O żadnej wspólnocie tu mowy być nie może. To jest kompletna fikcja, w dodatku kosztowna. W dodatku kosztowna. Więc moglibyśmy zlikwidować dwa pośrednie szczeble samorządów, bo nie ma takiej kwestii, której by nie mogły rozwiązać gminy albo nawet wspólne przedsięwzięcia między gminami. Nie ma sensu utrzymywać instytucjonalnych tworów nie wiadomo po co. Więc można bez żadnej szkody dla państwa te kosztowne fikcje zlikwidować i głównym poborcą podatkowym byłaby wtedy gmina. Gmina musiałaby zapłacić składkę na państwo. Nie jednakową, tylko w każdym roku ta składka mogłaby być różna. Podam przykład takiej sytuacji. Powiedzmy, że mamy gwałtowny wzrost napięcia międzynarodowego w Europie. Rysuje się groźba konfliktu zbrojnego. W związku z czym państwo musi się do tego przygotować. Trzeba wzmocnić armię, trzeba dokonać zakupów broni, amunicji, zmagazynować materiały pętne, wybudować fortyfikacje. No, krótko mówiąc, trzeba robić przygotowania, szybko wybudować lotniska jakieś. No i to kosztuje. Więc gwałtownie rosną koszty funkcjonowania państwa. Ale po kilku miesiącach sytuacja się, napięcie się rozładowało, a myśmy się już do konfliktu przygotowali. W związku z tym w przyszłym roku składka na państwo może być mniejsza. Składka na państwo może być mniejsza. Dlatego Sejm musiałby każdorazowo ustalać składkę na państwo. Gmina musiałaby płacić składkę na państwo z tych podatków, które zbiera. Od razu by się wyjaśniło, które gminy są zdolne do samodzielnej egzystencji, a które nie. Bo gmina, która nie mogłaby zapłacić składki, nie byłaby w stanie zapłacić składki na państwo, nie ulega wątpliwości, że należałoby ją rozparcelować między gminy, bo to też jest fikcja, nie ma co fikcji podtrzymywać. Natomiast jaka korzyść z tego modelu płynęłaby dla gospodarki i dla obywateli? Otóż
jeżeli gmina zapłaciłaby składkę na państwo, to wszystko, co ma ponadto, to już jest jej. Więc gmina byłaby zainteresowana, żywotnie zainteresowana rozwojem przedsiębiorczości na swoim terenie, bo z tego by mogła, tylko z tego by mogła mieć dochody. W tej chwili tak nie jest. W tej chwili tak nie jest, bo w tej chwili bez względu na to, czy jest przedsiębiorczość na terenie gminy, czy nie, to i tak wszystko bierze rząd. I tak wszystko bierze rząd. W związku z tym gmina jest bardziej zainteresowana wyrobieniem sobie dobrych kontaktów tam w centrali, bo wtedy może wyszarpnąć więcej dla siebie. A tu, czy ma tu jakaś przedsiębiorczość się rozwija, czy nie, to jest mniej ważne. Ważniejsze jest dobre stosunki tam. Otóż ten model finansowy mógłby tę sytuację zmienić z korzyścią dla gospodarki narodowej, bo dbałość o rozwój przedsiębiorczości przez podstawowe ogniwa administracyjne czy samorządowe, to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, o czym jeszcze tu będzie mowa. Proszę Państwa, ale no i wymusiłoby to konkurencję między gminami właśnie o to, która więcej przedsiębiorców do siebie przyciągnie. Gdzie te przedsiębiorstwa będą miały siedziby, której gminie będą płaciły podatki, prawda? Więc która gmina stworzy im lepsze warunki, to oni tam pójdą. A to jest korzystne dla gospodarki i dla obywateli, bo to są miejsca pracy. To się natychmiast przekłada na poziom życia obywateli. Proszę Państwa, ale to nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Musimy pamiętać o tym, że rząd, władza centralna zawsze chciałaby rozszerzyć zakres swoich kompetencji kosztem uszczuplenia autonomii samorządów terytorialnych. I czy jest jakiś sposób, żeby nałożyć jakiś kaganiec rządowi centralnemu, żeby mu uniemożliwić podgryzanie autonomii samorządów terytorialnych? Jest. Mamy taki organ władzy, który właśnie nie wiadomo, po co istnieje. Mówię o Senacie. Ani mądrzejsi ci senatorowie są, ani głupsi. Właśnie nie wiadomo, po co ten Senat jest. Otóż można by go z pożytkiem dla państwa wykorzystać. Nawet nie zmieniając jego kompetencji konstytucyjnych, tylko zmieniając sposób wybierania senatorów. Zostawić bez zmian bierne prawo wyborcze, to znaczy senatorem mógłby zostać każdy, kto osiągnie cenzus wieku i tak dalej. Natomiast ograniczyć czynne prawo wyborcze do senatu, żeby nie każdy mógł wybierać senatorów, tylko żeby senatorów mogli wybierać tak zwani obywatele kwalifikowani. To znaczy tacy, którzy sami już piastują funkcję publiczną z wyborów. Kto by to był? Przede wszystkim członkowie samorządów terytorialnych. I senatorowie wybierani przez takich wyborców, instynkt samozachowawczy by im powiedział, czy jego interesu mają przede wszystkim w pierwszej kolejności pilnować. Że mają pilnować w pierwszej kolejności autonomii samorządu terytorialnego i blokować wszystkie możliwości ograniczania tej autonomii ze strony rządu. W jaki sposób mógłby Senat blokować te możliwości? Mówię, bez zmiany kompetencji. Po pierwsze, Senat uczestniczy przecież w tworzeniu budżetu państwa. Mógłby blokować każdą próbę nieuzasadnionego podnoszenia składki na państwo. Bo rząd mógłby tak, Sejm mógłby tak, zinspirowany przez rząd, mógłby tak podnieść składkę na państwo, żeby gminy po prostu wydrenował ze wszystkich pieniędzy. I Senat mógłby stanowić istotny hamulec takiej tendencji. O nie, my takiej ustawy nie zatwierdzimy budżetowej. Na pewno nie. I to jest pierwszy ten element kagańca. Drugi element kagańca to jest to, że Senat uczestniczący w procesie ustawodawczym blokowałby każdą próbę
ograniczenia autonomii samorządu terytorialnego. Więc mówię, nawet prosta, tylko drobna zmiana w sposobie rekrutowania senatorów mogłaby przynieść takie błogosławione z punktu widzenia państwa i gospodarki skutki. Warto się zatem zastanowić nad taką zmianą. I proszę państwa, to były te dwa elementy z materii polityczno-ustrojowych i teraz przechodzę do gospodarczych. Też, żeby nie, to dwie kwestie chciałbym poruszyć. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nic nam się nie uda, bo herbata nie staje się słodsza od mieszania. Trzeba tam dosypać cukrus, dodać energii, to wtedy mamy zmianę i słodyczą się możemy nasycać dowoli. Otóż, proszę państwa, musimy odblokować narodowy potencjał gospodarczy, który jest zablokowany, skutecznie jest zablokowany od już 25 lat przez dwa czynniki. Po pierwsze, przez ustanowiony w 1989 roku przez generała Kiszczaka, nieboszczyka i grono osób zaufanych wadliwy ekonomiczny model państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. I po drugie, przez rosnącą biurokratyzację państwa. Te dwa czynniki skutecznie blokują narodowy potencjał ekonomiczny, a skutki, no to wszyscy widzimy. Wszyscy widzimy i w postaci emigracji, i w postaci niemożności stworzenia siły w żadnym segmencie funkcjonowania państwa z segmentem militarnym na czele. To, zwłaszcza to ostatnie, musi się skończyć źle. Musi się skończyć źle, zwłaszcza kiedy sobie przypomnimy taką podstawową tezę wypowiedzianą przez pruskiego teoretyka wojny Karola von Clausewitz. Otóż co on powiada? Że sprawcą wojny nie jest napastnik, tylko napadnięty, bo on swoją słabością zachęcił napastnika. Tak rozumują teoretycy wojny i musimy o tym pamiętać, jeżeli nie chcemy paść ofiarą tego sposobu rozumowania. Proszę państwa, no łatwo powiedzieć, odblokować narodowy potencjał ekonomiczny, ale żebyśmy lepiej zrozumieli, na czym ta blokada polega, to jeszcze chwilę. Kapitalizm kompradorski. Czym się różni od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku w zasadzie decydują zalety człowieka działającego. Czy jest pracowity, czy jest przedsiębiorczy, czy jest pomysłowy, czy ryzyka się nie boi, czy jest taki rzutki, czy ma szczęście wreszcie, bo może być pracowity i tak dalej. Piorun kulisty wpadnie, wszystko mu w jednej chwili spali, nic mu z tego nie przyjdzie, więc szczęście się przydaje. Ale jeśli ma te wszystkie zalety, no to przeboruje sobie dostęp do rynku i na rynku osiągnie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. W kapitalizmie kompradorskim jest inaczej. W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z PRL-owskim rodowodem. I rezultat kapitalizmu kompradorskiego jest taki, że wszyscy, którzy do sitwy nie należą, muszą zostać wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym i tak dalej, takimi strategicznymi, gdzieś tam na obrzeżach, gdzie każdy może sobie tam coś dłubać, bo on musi żyć z czegoś, prawda? Ale w rezultacie, bo inaczej, przywilej dla sitwy straciłby sens ekonomiczny. Więc żeby ten przywilej dla sitwy sensu ekonomicznego nie stracił, wszyscy poza sitwy muszą być wyrzuceni na margines. W rezultacie narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystany w niewielkim stopniu. No i drugim tym czynnikiem jest biurokratyzacja. Proszę państwa, w jaki sposób odblokować narodowy potencjał ekonomiczny? Na szczęście nie musimy tutaj odkrywać Ameryki. Bo już raz żeśmy to zrobili z bardzo dobrym skutkiem
I co ciekawsze, że tym samym narzędziem możemy posłużyć się jeszcze raz. Mam na myśli ustawę o działalności gospodarczej autorstwa Mieczysława Wilczka. Mieczysław Wilczek opowiadał nam, jak doszło w ogóle do tego, że on tę ustawę przeforsował. Otóż pod koniec lat 80. zarówno pierwszy etap reformy zakończył się tak samo jak i drugi, to znaczy fiaskiem kompletnym. No i już nie bardzo tam wiedzieli, jakie bajki opowiadać nam. No i Mieczysław Rakowski zameldował generałowi Jaruzelskiemu, że jest tu taki Wilczek, który ma jakiś pomysł. Generał Jaruzelski nie chciał żadnych szczegółów nawet tam słyszeć, tylko jeden warunek postawił, żeby tam nie było nic przeciwko socjalizmowi. No to Mieczysław Wilczek rozmontował socjalizm bez użycia tego słowa. Na czym polegało rozmontowanie socjalizmu przez Mieczysława Wilczka? Na tym, bo on, ustawa o działalności gospodarczej była krótka i właściwie składała się z takich przepisów, które dzisiaj brzmią jak oczywista oczywistość. No ale wtedy to były odkrycia wielkie. Otóż pierwszy taki przepis ustawy o działalności gospodarczej brzmiał tak, że każdy ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej. No, oczywista oczywistość, ale wtedy to było odkrycie. Że jak to każdy? No to, a nie tylko towarzysze, nie tylko nomenklaturowcy. No jakżeż można? Kto to widział? Pierwszy taki moment, pierwszy przepis. Drugi zapis, że dozwolona jest każda forma działalności, która nie jest zakazana przez prawo. Też oczywista oczywistość, prawda? Ale no wtedy to była rewelacja. I niektóre formy działalności gospodarczej, dokładnie 11 przypadków, były objęte reglamentacją, to znaczy wymagały koncesjonowania, uzyskania koncesji. Wspólnym mianownikiem części tych przypadków było ryzyko sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. Na przykład produkcja materiałów wybuchowych, amunicji i broni i obrót tymi towarami. Drugi przypadek to była produkcja trucizn i obrót truciznami. Trzeci przypadek to był hurtowy obrót lekarstwami, wśród których są różne substancje niebezpieczne, narkotyki i tak dalej. Czwarty przypadek, obrót spirytusem i wódką, produkcja i obrót spirytusem i wódką. No i to były te cztery dziedziny stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa powszechnego. Druga grupa to były dziedziny, w których prywatna przedsiębiorczość w pewnym sensie dubluje działalność agentów państwowych, na przykład prowadzenie agencji celnych, prowadzenie agencji detektywistycznych z personelem częściowo uzbrojonym, prawda? I wreszcie eksploatacja kopalin. To było 11 przypadków. Historia ustawy o działalności gospodarczej, ona weszła w życie, uchwalona została w październiku 1988 roku, a weszła w życie 1 stycznia 1989 roku, a więc na ponad miesiąc przed rozpoczęciem widowiska telewizyjnego pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu. Ustrój zmienił się wcześniej, a to widowisko to było takie, że było ładniej. Otóż, proszę Państwa, historia ustawy o działalności gospodarczej to jest historia jej nieustannego nowelizowania. Ona w ciągu 10 lat od wejścia w życie była znowelizowana ponad 60 razy. Ponad 60 razy, więc musiała być nowelizowana wielokrotnie w ciągu każdego roku. I każda nowelizacja polegała na dopisywaniu coraz to nowych form reglamentacji. Także w 10 lat po wejściu tej ustawy w życie koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia, a więc różne formy reglamentacji, obowiązywały już nie w 11 przypadkach, tylko w 202 nie przypadkach, obszarach działalności gospodarczej. Dlaczego tak się stało? Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy zadać inne pytanie najpierw. Dlaczego w ogóle ta ustawa ujrzała światło dzienne? Już odpowiedź jest taka, za komuny, za pierwszej komuny,
nomenklatura była bardzo żywotnie zainteresowana drobiazgowym kontrolowaniu każdej formy działalności gospodarczej. Dlaczego? Ano dlatego, że z tego się ciągnęło zyski legalne i nielegalne. Ale kiedy w drugiej połowie lat 80. nomenklatura się uwłaszczyła, to już żadnych nadzorców nad sobą mieć nie chciała. I Mieczysław Wilczek wykorzystał tę niechęć nomenklatury do istnienia nadzorców, że pozwolił wszystkim. Pozwolił wszystkim. Na tym polegała rewolucyjny charakter tej ustawy. Pozwolił wszystkim. Ale nomenklaturowcy to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni i spostrzegawczy. I natychmiast się zorientowali, że oni na rynku ze wszystkimi nie wygrają. Najlepszym przykładem tego, że ze wszystkimi na rynku nomenklaturowcy wygrać było, to był nieboszczyk Ireneusz Szczepuła, no to pamiętamy, jamochłon finansowy. Ale przecież musiał aż 4 razy do siebie strzelić, zanim się pożegnał z rodziną. I nomenklaturowcy natychmiast przystąpili do ograniczania swobody działalności gospodarczej. To dobra, my możemy, ale wy już nie. Ale wy już nie. Wy to możecie tam sobie dłubać, cykać, to no to bym wam pozwolił. I stąd to nieustanne nowelizowanie, nieustanne rozszerzanie zakresu reglamentacji, przy mocy której nomenklatura kontrolowała. Znowu przejęła kontrolę nad każdą prawie rodzajem działalności gospodarczej. I ta niechęć nomenklatury do swobody działalności gospodarczej wyszła naprzeciw oczekiwaniom nowych elit, które chciały sobie pysk moczyć w melasie. A jak? Osady. I narastała gwałtownie, i to już narasta, do ostatniego słowa jeszcze nikt nie powiedział, biurokratyzacja państwa. Na czym polega biurokratyzacja państwa? Na tym, że ustanawia się jakiś nakaz albo jakiś zakaz, i na straży tego nakazu lub zakazu stawia się urząd, który ma przestrzegać tego i z tego się utrzymać. Im więcej nakazów i zakazów, tym mniej swobody. I tym mniej forsy, bo urząd musi z tego żyć, a przecież to byle czego nie zjedzą. Pani Bieńkowska w posłuchanej rozmowie, a to 6 tysięcy, to idiota. No, więc byle co nie zjedzą. Już się uważają za właścicieli III Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, no i to jest taka sytuacja, w której mamy sprzęgnięte interesy nomenklatury starej i interesy nomenklatury nowej. I teraz mamy oto problem. Bo można by było odblokować narodowy potencjał ekonomiczny. Przywracając ustawę o działalności gospodarczej w brzmieniu z 1 stycznia 1989 roku, uchylając wszystkie akty prawne sprzeczne z tą regulacją, wyobrażam sobie, że dziennik ustaw zawierający rejestr tych aktów prawnych z 10 kilo bym musiał ważyć, no i rozmontowując znaczną część aparatu biurokratycznego, który by był całkowicie zbędny w tych warunkach. I teraz stawiam taką kwestię Państwu pod rozwagę. Nie spodziewam się żadnej odpowiedzi od nikogo. Czy jest to możliwe w warunkach utrzymania procedur demokratycznych? Czy jest to możliwe? A skądinąd wiemy, że musimy to zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, to nic nam się nie uda. Żadne expose, żadne deklamacje niczego tu nie zmienią, jeżeli nie odblokujemy narodowego potencjału ekonomicznego. Pytanie, czy jest to możliwe w warunkach demokracji politycznej. I druga sprawa, ostatnia, co musimy zrobić, z czym musimy się zmierzyć? Problemem ubezpieczeń społecznych, które są w fazie bankructwa. To już chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości.
I od razu muszę powiedzieć tak, że sprawy w tej dziedzinie zaszły tak daleko, że dobrych rozwiązań już nie ma. To, które ja przedstawię, to też jest złe. Też jest złe. Ono ma tylko taką zaletę, ale tylko taką, że inne są jeszcze gorsze. Że inne są jeszcze gorsze. Ale zanim do tego przejdę, to parę uwag ogólnej natury. Co to są ubezpieczenia? To jest rodzaj hazardu. Powiedzmy, że ja zawieram ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. To znaczy, zakładam się z ubezpieczalnią, że złamię sobie rękę. A ubezpieczalnia się ze mną zakłada, że ja sobie ręki nie złamię. Jak sobie złamałem rękę, no to wygrałem. A jak sobie nie złamałem ręki, to wygrała ubezpieczalnia, bo wzięła ode mnie pieniądze i nic mi nie dała. Nie ma w tym nic złego, bo ludzie się tam hazardują na różne tematy. Złe jest nie to, że się hazardują, tylko zły jest przymus. Jeżeli ja muszę się tak hazardować, jestem zmuszony do tego, to to jest złe. Podobnie ubezpieczenia społeczne. To jest też zakład. Ja się zakładam z ZUS-em, że będę żył długo. No tak, ZUS się zakłada ze mną, że będę żył krótko. Jak żyję długo, no to wygrałem. Ale tak mi się wydaje przynajmniej. Że... Jak żyję krótko, no to ZUS wygrał. Zwróćmy uwagę, że ZUS, czyli agenda państwowa, jest zainteresowana tym, żeby obywatele żyli krótko. I ma całkiem sporo sposobów, żeby to przeforsować. Ma całkiem sporo sposobów, żeby to przeforsować, między innymi w ramach Narodowego Programu Eutanazji. Proszę Państwa, i znowu, no mówię, jak ktoś się chce hazardować w ten sposób, zakładać się, że będzie długo mógł, niech się zakłada. Zły jest przymus, przymuszanie ludzi do tego. Dlatego rozwiązaniem sprawy, i to jest rozwiązanie, które zamierzam przedstawić, to jest propozycja likwidacji przymusu ubezpieczeń społecznych. Powiedzmy, od 2017 roku, 1 stycznia, likwidujemy przymus ubezpieczeń społecznych, znosimy przymus ubezpieczeń społecznych. Co się dzieje? No nikt. Wszyscy przestają płacić. Kto by płacił? Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, dlaczego jest przymus. Wyobraźmy sobie, że no, nie ma przymusu, to jest umowa taka cywilna. Jakby wyglądały negocjacje? Powiedzmy, że ja przychodzę do pana jako ubezpieczalnia, ale przychodzę z pistolet panu przystawiam do głowy, bo to jest przymus, prawda? Więc przystawiam panu do głowy, mówię, proszę pana, powiedzieliśmy tutaj informację, że pan uzyskuje dochody, proszę mi tu połowę dochodu dzisiaj oddawać. No a pan widząc ten pistolet, czując lufę pistoletu na głowie, mówi, no skoro taki rozkaz, to trudno, ale co ja z tego będę miał? I ja jako uczciwy ubezpieczalnia, powiadam, kiedyś coś panu damy. No tak, bo kiedyś przecież Sejm może w każdej chwili zmienić wiek emerytalny. Zrobił to. I coś, bo może zmienić sposób naliczania emerytury. Więc kiedyś coś. Skąd ja wiem, co będzie za 35 czy 40 lat? Dlatego jedyna uczciwa odpowiedź to jest kiedyś coś. Czy normalny człowiek by podpisał taką umowę, no przecież by nie podpisał. Dlatego to jest przymusowe. Więc trzeba znieść przymus ubezpieczeń społecznych. 1 stycznia 2017 roku, powiedzmy, znosimy przymus, no nie, nikt nie płaci składek. A my mamy zobowiązania do zrealizowania zaciągnięte wcześniej. Przecież nie możemy tych ludzi zostawić w niczym. Co musimy zrobić? Tego samego dnia musimy wprowadzić podatek celowy na emerytury i renty. To jest właśnie złe. Bo dwa pokolenia obywateli byłyby obciążone świadczeniem nieekwiwalentnym. Nic by za to nie dostali. Ale musieliby za to, musieliby płacić. I to jest złe. Ale jeżeli tego nie zrobimy,
to nie dwa pokolenia, bo pokolenie to jest 20-25 lat, tylko wszystkie następne będą obciążone świadczeniem rosnącym, podczas kiedy przy tym rozwiązaniu te dwa pokolenia byłyby wprawdzie obciążone, ale świadczeniem malejącym. Po 40 latach już zupełnie symboliczny ten podatek, można było zlikwidować, ostatni gasi światło. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nic z tym nie zrobimy, no to następne pokolenia, i to nie dwa, tylko każde kolejne, będą obciążone świadczeniem rosnącym, bo ubezpieczenia społeczne przyjmują węża zjadającego własny ogon. Zwrócił na to uwagę taki laureat Nagrody Nobla z ekonomii z 1992 roku, amerykański ekonomista Gary Stanley Becker. On dostał Nagrodę Nobla za spostrzeżenie, które dobrze udokumentował w takiej książce Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali. Nawet jak nie znają sobie z tego sprawy, to tak się zachowują. To jest bardzo dobrze widoczne, zwłaszcza kiedy obserwujemy długie okresy czasu. Na czym polega ten destrukcyjny charakter ubezpieczeń społecznych? Otóż one oddziaływują destrukcyjnie na rodzinę, a poprzez rodzinę na demografię. Proszę Państwa, rodzina spełnia wiele różnych funkcji, między innymi funkcję ekonomiczną, bardzo ważną. Właściwie dwie funkcje ekonomiczne, bardzo ważne. W rodzinie gromadzony jest z pokolenia na pokolenie majątek w normalnych sytuacjach. I w rodzinie rodzą się dzieci z punktu widzenia ekonomicznego traktowane jako inwestycja. Dzieci są inwestycją w normalnych warunkach. Dlatego, że byt ludzi starszych zależy od tego, po pierwsze, czy mieli dzieci, po drugie, co te dzieci umieją, jak mogą funkcjonować w społeczeństwie z pożytkiem dla siebie. I po trzecie wreszcie, jak zostały wychowane, czy zostały wychowane w duchu odpowiedzialności, czy nie. I dopóki tak było, to ludzie starali się mieć dzieci, dbali o ich edukację, przystosowanie społeczne i o ich wychowanie, bo to wiedzieli, że jak sobie pościelą, tak się wyjdą. Osobiście o to dbali. No i ubezpieczenia społeczne rozerwały ten związek. Byt ludzi starszych przestał zależeć od tego, czy mieli dzieci, jak te dzieci wyedukowali, jak te dzieci wychowali, tylko od wysokości składki. A wysokość składki kolidowała z kosztami posiadania i wychowania dzieci. W związku z tym, ponieważ państwo było zainteresowane jak największym dopływem forsy do systemu, no to ludzie zaczęli się zachowywać tak, jakby kalkulowali. Posiadanie dzieci się nie opłaca. W związku z tym, no unikamy, jak możemy, to unikamy. Państwo mówi, tak, nie chcecie mieć dzieci. Dobrze, to zalegalizujemy aborcję i tak dalej, i tak dalej. Okej. No i wszyscy się cieszyli, jaką to wolność uzyskali, ale minęło 40 lat, 40 lat i w społeczeństwie nagle pojawił się niepokojąco wysoki odsetek ludzi starych, z którymi nie wiadomo, co zrobić. No i w tym momencie zaczyna się pojawiać propaganda eutanazji. Był taki w latach 90. francuski lekarz chorób płucnych, jak nazwisko wskazuje, pochodzenia żydowskiego, Lucian Izrael, który był bardzo zacny człowiek, który był przeciwnikiem eutanazji. Mimo że Żyd i agnostyk, był przeciwnikiem eutanazji i podszedł do zagadnienia w sposób naukowy. To był człowiek bardzo poważny. No i zauważył, że propaganda eutanazji pojawia się i nasila w krajach, w których systemy ubezpieczeń społecznych bankrutują. I nawet odpowiedział, dlaczego tak się dzieje. Wyliczył, dlaczego tak się dzieje. Otóż zwrócił uwagę, że koszty opieki nad człowiekiem w ostatnich 6 miesiącach jego życia kosztują ubezpieczalnie tyle samo, to opieka nad tym samym człowiekiem przez cały wcześniejszy okres jego życia. Więc rachunek ekonomiczny podpowiada, żeby te 6 miesięcy jakoś skrócić, a najlepiej, żeby wcale ich nie było. No ale jak, żeby wcale ich nie było? No, to trzeba
kręcić i tyle. I propaganda eutanazji się nasila. I proszę Państwa, otóż działając destrukcyjnie na rodzinę, ubezpieczenia społeczne pośrednio działają destrukcyjnie na demografię. O ile na przykład w Polsce w latach 60. na jednego beneficjenta systemu ubezpieczeń społecznych przypadało 7 wpłacających do systemu, to teraz już jest poniżej 2. Teraz już jest poniżej 2. I te proporcje gwałtownie się pogarszają. Emigracja jeszcze dodatkowo, to młodzi ludzie przecież wyjeżdżają, nie starzy. Emigracja dodatkowo tu jeszcze przyspiesza ten proces. Więc musimy sobie zdawać sprawę, co się stanie, bo w tej chwili składka na ubezpieczenie społeczne dochodzi do połowy dochodu. Co się stanie, jeżeli przekroczy te granice i zacznie się zbliżać do 60%, wtedy musimy całkiem poważnie się liczyć z ryzykiem, że młodzi ludzie się zbuntują. Powiedzą, do diabła z tymi starcami wampirami, nie będziemy się tu dla nich poświęcać i pojawi się w katolickim społeczeństwie, pojawi się społeczne przyzwolenie na legalizację eutanazji. Więc musimy sobie uświadomić, jakie konsekwencje bezczynności w tej sprawie nam tu grożą. I tym optymistycznym akcentem w końcu. Bardzo dziękuję, żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali. No i teraz Państwo macie głos, a ja będę się próbował do tego odnosić. Proszę bardzo.